Wiadomo, złodzieje grasują głównie w nocy. Radiowóz, gmach sądu rejonowego i jego prezes, złodziej mieszkań dziennikarzy, Krzysztof Kurosz. Patrzcie, z jego poprzedniczką, złodziejką mieszkań dziennikarzy, sądową zbrodniarką Jolantą Szczygielską. Wczoraj w nocy inni złodzieje, w tym razie z wiejskiej, okradli Polaków na 1,3 miliarda na tak zwane media misyjne. Teraz już złodzieje i bandyci nie robi, na przykład z Radia Łódź, TVP Łódź, z telewizji reżimowej, nie będą w ogóle mieli ochoty pracować.